Siemanko, ja jestem Pepol, a dzisiaj zabiorę Was do opuszczonego gospodarstwa. Gospodarstwo te jest naprawdę piękne i ma swój urok. O czym przekonacie się za chwilę. Tutaj znajduje się wejście do tego gospodarstwa. Kurwa. Widać, że jest podstawione krzesło, co wskazuje na to, że nie jestem tutaj pierwszy. Wow. Muszę przyznać, że już na samym wejściu mi się podoba. Na gospodarstwie tym zostało bardzo dużo wyposażenia. Wiele stylowych mebli, dużo sprzętu RTV i AGD. Jednak najcenniejsze przedmioty już zmieniły właściciele. Gospodarstwo te jest opuszczone już ponad 15 lat. Z tego powodu właśnie wygląda jak wygląda. Piwnicę zostawimy sobie na sam koniec. Wow, zobaczcie. Sprawdźmy najpierw ten pokój. Również całkowicie umeblowany.
pomieszczeniu najprawdopodobniej zamieszkują bezdomni. Jeżeli tam są, nie będę im przeszkadzał. Idę po prostu dalej. W którym teraz się znajdujemy, jeszcze kilka lat temu wyglądał całkiem inaczej. Był naprawdę zadbany, jednak przewinęło się tutaj zbyt wiele osób, żeby zachował się ten stan. Każdy z nas dobrze zna tą bajkę. Do teraz uwielbiam bajki Disneya. Widać, tutaj też są bardzo znane. Tu mamy sypialnię, szafę pełną ubrań. Thank you.
Kolejna sypialnia. Zobaczcie, 1959. Bardzo stara gazeta. Myślę, że dom nie został opuszczony wtedy, ale od jakiegoś czasu gazeta już była w domu. Tak jak mówiłem, dach już przecieka, także gospodarstwo zostanie pochłonięte przez naturę niebawem. Wszędzie. Dziękuję Wam bardzo, że zostaliście ze mną do końca. Wiem, że gospodarstwo nie jest jakieś tam bardzo ładne. Widać, że jest zdewastowane, rozkradzione, ale myślę, że było warto tu zajrzeć. Za tydzień pewnie znów wejdę w jakieś miejsce, gdzie akurat nie wolno wchodzić. Mam nadzieję, że Wam się będzie podobało również. I zapraszam za tydzień w piątek.